Znakomicie spisywali się policjanci podczas tegorocznej akcji Znicz. W Suwałkach, mimo oblężenia wokół nekropolii, ruch odbywał się dostatecznie płynnie. Nie bez znaczenia było też zdyscyplinowanie kierowców, którzy w dniu święta zmarłych wykazywali się większą niż zazwyczaj cierpliwością. Niestety, na terenie województwa podlaskiego listopadowy świąteczny weekend nie upłynął w pełnym spokoju. Do niedzielnego poranka odnotowano 5 wypadków, w których 6 osób zostało rannych. Do poniedziałku podlaska policja odnotowała 131 kolizji. Statystyki wypadkowe w ostatnim dniu weekendu jeszcze bardziej poszły w górę. Doszło do kolejnych 2 wypadków, a liczba rannych wzrosła do 9. Święto zmarłych nie dla wszystkich było okazją do zadumy i refleksji. Na terenie województwa podlaskiego policjanci zatrzymali w ciągu akcji Znicz aż 37 kierowców, którzy przed podróżą sięgnęli po alkohol. Z opublikowanych statystyk krajowych wynika, że w dniu 1 i 2 listopada liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców sięgała odpowiednio 213 i 232 osób. W niedzielę natomiast nastąpiło apogeum zatrzymań. W ręce policji trafiło ponad 330 osób prowadzących pojazdy po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Tegoroczna akcja Znicz pod tym względem okazała się niechlubnie rekordowa. W 2018 roku w ciągu pierwszych 3 dni listopada mundurowi zatrzymali 607 kierujących po spożyciu alkoholu, a w analogicznym okresie roku bieżącego było ich niemal 780.